Fundacji Fani Mani. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj są ze mną, wspólnie razem. Dodam, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie tego spotkania. Spotkanie będzie nagrywane, będzie ono również dostępne później w internecie dla osób, które dzisiaj na przykład nie mogły dotrzeć. Wiemy, że jest kilka takich osób, które napisało nam, że z przyczyn losowych są dzisiaj wyłączone, dlatego nagrywamy specjalnie dla Was. Dzień dobry, witam serdecznie. Dajcie znać, czy wszystko słychać, czy wszystko widać. To jest dla mnie bardzo interesująca wiadomość i informacja. Czy każdy z Was mnie słyszy i dobrze widzi? O, super, bardzo dziękuję, że jest OK. To znaczy, że kamerka działa, mikrofon działa i za chwilę zacznie też działać prezentacja i udostępnianie mojego ekranu. Dziś będziemy dużo pokazywać, ja będę dużo pokazywał, ponieważ bardzo chcę, żebyśmy wszyscy razem widzieli wspólnie to samo i omawiali Fani Mani na tym samym przykładzie. O, super, że tutaj Pani Jolanto, u Pani też jest wszystko OK z głosem oraz z dźwiękiem i z obrazem. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Moje pierwsze pytanie do Was w takim razie. Powiedzcie, z jakich jesteście organizacji? Dajcie znać na czacie, czy Wasza organizacja na przykład też jest już w Fani Mani? Czy macie już swój założony profil? Czy ten profil Wasz już istnieje? To jest bardzo na sam początek ważna informacja dla mnie. Od tej informacji po prostu będzie zależeć, od którego kroku wspólnie razem będziemy szli. Czy będziemy szli od totalnie podstawy, czyli rejestracji organizacji, czy będziemy już mogli przejść na troszeczkę wyższy poziom. Dajcie znać tutaj na czacie, w komentarzach, to będę bardzo, bardzo wdzięczny i wtedy będziemy mogli wspólnie razem ruszać w godzinną, około godzinną podróż i będziemy działać wspólnie razem w tym temacie. Gdański WOPR jest z nami. Mamy swój profil na Fani Mani. Super. Fundacja Roze, super, bardzo. Dzień dobry, Pani Jolanto, która też już ma swój profil na Fani Mani. Zgadza się. Rozmawialiśmy o nim kilka dni temu, więc super. A powiedzcie, jak u pozostałych uczestników. Dziś jest nas troszeczkę mniej niż zazwyczaj. Możliwe, że gorące, upalne lato, a teraz wszyscy sobie odpoczywają, możliwe, że na kanapie po tutaj całym dniu w pracy, czy może na uczelni, może niektórzy jeszcze w szkole są, tego nie wiem, więc dajcie znać proszę, jak u Was w organizacjach, czy Wasze organizacje są już na fanimani.pl, czy macie swój profil. Bardzo mnie to interesuje, ponieważ wtedy zobaczymy, od którego momentu będziemy wspólnie razem mogli iść i będę mógł udostępniać po prostu informacje i moją prezentację. I też bardzo się cieszę, Pani Jolanto, że udało się dotrzeć. Super, bardzo, bardzo mi z tego powodu miło, więc super. Tutaj widzę, że jeszcze ktoś pisze wiadomość. W takim razie dosłownie 3 sekundy czekam na odpowiedź i rozpoczynamy. W takim razie jest nas kilka osób, dlatego wolę rozpocząć od samego początku, czyli dodawanie w takim razie profilu organizacji, aby na 100% miał mieć pewność, że każdy z Was zrobi to poprawnie i dobrze. Ja udostępniam swój ekran. Lekkim minusikiem z tego powodu jest to, że wtedy nie widzę czatu, więc będę przerywał co jakiś moment moją prezentację, udostępnianie ekranu i będę Wam pokazywał ten ekran. I będę też pokazywał ekran za niedługo, ale będę też po prostu odpowiadał na Wasze pytania na czacie. Pamiętajcie, że oczywiście macie możliwość pytać, zakładać tutaj dodatkowe jakieś informacje, pisać je na czacie. Ja będę za chwileczkę zawsze
tutaj jak skończę udostępnianie prezentacji czy ekranu, to będę wracał właśnie do tych pytań, bo dziś to jest cel naszego spotkania. No to zaczynam w takim razie. Udostępniam cały ekran. Hopa. Jup. I już jesteśmy. Super. Bardzo mocno witam serdecznie osoby, które dzisiaj dołączyły wieczorową porą. Aby nie przeciągać, przechodzę od razu do meritum i setna naszego spotkania, bo dziś chcemy sprawdzić, jakie są te darowizny od zakupów online. Jak one faktycznie działają i jak to zrobić, żeby mieć ich więcej. Dlatego jak rozpocząć? Zawsze na początku, krok po kroku do następnego stopnia. Tak jest najłatwiej, najprościej i najbardziej intuicyjnie. Dlatego dzisiaj chcę wraz z Wami przejść od samego początku, czyli od rejestracji organizacji konkretnej, a następnie pokażę Wam, jak dodawać zdjęcia, jak tutaj zmieniać na przykład opis Waszej organizacji, gdzie są materiały promocyjne, ale też jak w dobry i prawidłowy sposób je używać, bo to jest też bardzo cenna wiadomość i cenna informacja. Ja teraz, uwaga, hop, przełączam się, o właśnie, na konto tutaj, które dosłownie dzisiaj stworzyłem. Jest to puściutkie konto na mojej przeglądarce internetowej, dlatego nie mam tutaj żadnej historii, mam tylko i wyłącznie jedną stronę, fannymani.pl, bo właśnie od tej strony wszystko się rozpoczyna. Aby zarejestrować swoją własną organizację w fannymani.pl, możliwe, że niektórzy z Was już to robili, ale wolę raz jeszcze pokazać, jak działa ten proces. Wszystkie informacje, że gdzieś trzeba się zalogować, zarejestrować, zawsze znajdują się w prawym górnym narożniku czerwony napis Moje konto i jest Zaloguj, zarejestruj się. Ja dzisiaj spróbuję wraz z Wami na żywo założyć nowy profil organizacji, dlatego jesteś przedstawicielem organizacji, jestem, załóż profil organizacji. Tutaj informacja, z jakich genialnych narzędzi dzięki temu i tej jednej bezpłatnej rejestracji będę dodatkowo miał, czyli i Fanny Pay, i Fanny Web, i Fanny SEO, to są dodatkowe narzędzia, które macie prawo, macie możliwość korzystać właśnie z nich. Aby założyć swój własny profil organizacji, wpisuję konkretne dane i tutaj dostaję już w pakiecie swoje konto użytkownika jako Mateusz oraz swoje konto, moje konto organizacji. Ja dzisiaj troszeczkę, nie będę ukrywał, zmyślę organizację, którą będę wpisywał. Będzie to moja wyimaginowana organizacja społeczna. Moje imię to Mateusz, więc działam. Adres mailowy również tutaj daję, plus spotkanie. Dobrze, czy na pewno się nie pomyliłem, wolę to sprawdzić. Super, dobra. Działam tutaj z hasłem. I oczywiście akceptuję regulamin. Jest to obowiązkowe i bardzo istotne, żeby zaakceptować ten regulamin. I tutaj mam cztery informacje o mnie jako o użytkowniku wspierającym, czyli Mateuszu. A teraz działam z moją nazwą organizacji. Wstępnie powiem sobie, że moja organizacja to będzie Fundacja Kucyki Małe, Średnie i Duże. I tak będzie nazywać się moja organizacja. Fundacja Kucyki Małe, Średnie i Duże. Jednak ta organizacja ma dość długą nazwę, więc może lepiej adres profilu, czyli www.fannymani.pl/, no i jeżeli tutaj dam Fundacja Kucyki Małe, Średnie i Duże, to będzie dość długa nazwa, dlatego wolę skrócić tą nazwę do po prostu Kucyki. O,
Tutaj, o właśnie, więc o. O właśnie. I teraz wszystko jest poprawne. Więc bardzo, bardzo ważne jest to, że ten adres profilu, który tutaj wpisywaliście albo będziecie wpisywać na samym początku, jest strasznie istotny. Dzisiaj będziemy do niego wracać kilkukrotnie, żeby zobaczyć, jak on naprawdę jest ważny. Ulica Nowa, kod pocztowy 340 Papach, miasto Poznań, województwo wielkopolskie, telefon hop, 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 hop i chyba hop. Na razie osoby kontaktowej nie muszę wypełniać, nie jest to z gwiazdką. Oczywiście będę mógł do tego zawsze wrócić. Tak samo na razie nie znam KRS-u, NIP-u czy REGON-u, czy numeru konta mojej organizacji. Zapomniałem tego, oczywiście może się każdemu z nas zdarzyć, dlatego to też nie jest z gwiazdką. Zawsze można do tego wrócić i zrobić to ponownie. Strona internetowa www. Jeżeli macie swoją stronę internetową swojej organizacji, zachęcamy, żeby ją dodać teraz czy za kilkanaście minut. Fanpage na Facebooku również jest dodatkowym, atrakcyjnym linkiem klikalnym, który będzie bardziej wiarygodny wówczas i będzie lepiej, jeżeli faktycznie go dodacie, jeżeli go macie. Logotyp. Tutaj będę się upierał, żeby dodać go już teraz, dlatego ja już sobie tutaj działam. Pobrałem kilka zdjęć kucyków i mój logotyp został już dodany. Cel wsparcia wspólnie razem ustaliłem, że będzie to zakup siana dla kucy. I tutaj nie będę ukrywał, trzeba dawać konkrety. Jasne informacje. Zakup sprzętu do rehabilitacji. Cel wsparcia to na przykład zakup kursu, opłacenie kursu do nauki pływania tutaj na basenie, gdzie jest rehabilitacja. To na przykład cel wsparcia, zakup dodatkowej karmy dla zwierząt, czy dodatkowa możliwość remontu budynku. Cele wsparcia są głównie trzy, dlatego żeby to była jasna informacja dla wspierających. Również opis, proszę bardzo, możemy tutaj opisywać swoją genialną fundację, swoje stowarzyszenie i być transparentnym i wiarygodnym w oczach wszystkich wspierających. Tutaj na sam koniec również akceptuję regulamin, ale tym razem regulamin beneficjenta. I mogę zarejestrować swoją organizację. Zaraz zobaczymy, czy będę mógł to zrobić. Hop. O, właśnie. Czegoś jeszcze nie zrobiłem. Tutaj nie wprowadziłem hasła. No to spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Mam nadzieję, że to hasło będzie dobre. I teraz jest tutaj rodzaj organizacji. No, zapomniałem tego zrobić, jest to z gwiazdką. Moja tutaj fundacja, proszę bardzo, rodzaj organizacji to fundacja. Działam w obszarze zwierząt, dlatego szukam swojej tutaj kategorii. Trochę turystyki i krajoznawstwa jak najbardziej. Promocja zdrowia, szukam tutaj genialnych zwierząt, o właśnie. Pamiętajcie, że macie do zaznaczenia od jednej do maksymalnie trzech pozycji. Działam lokalnie, tylko i wyłącznie na terenie swojej gminy i myślę, że będzie możliwość już. A jeszcze tylko źle tutaj zły format pliku mam, to może spróbujemy właśnie to zdjęcie i zarejestrować organizację. I teraz jest proces zaczytywania tych informacji. Czegoś jeszcze nie zrobiłem. Och, chyba mam złe zdjęcie, zupełnie złe zdjęcie. W innym zupełnie formacie. Faktycznie tutaj informuje mnie system, że muszę mieć maksymalnie albo w JPG, albo w PNG pliku. Nie ma problemu, nie jest to pole z gwiazdką. Mogę to zrobić później. Raz jeszcze wpisuję moje hasło.
aby móc się zarejestrować i pokazać Wam, jak działa ten proces, jak przebiega. Moja fundacja, którą sobie wymyśliłem przed tego spotkania, to Fundacja Małe i Duże, która organizacji zostało założone. Tutaj jest nazwa mojej organizacji, tutaj jest też nazwa Waszej organizacji i właśnie po raz pierwszy dostajecie informację od razu, że Funny Money i nasza przypominajka działają, nie działają jakby, jeżeli macie na przykład zainstalowane w swojej przeglądarce tutaj takie programy jak na przykład adbloki, czyli blokowanie konkretnych reklam. Wówczas będzie trudniej Wam działać, dlatego przed chwilą baner się wyświetlił, że można dodać Funny Money na tak zwaną białą listę. Gratulujemy, konto organizacji zostało założone, bardzo mnie to cieszy. Tutaj oczywiście informacja bardzo mocno istotna. Tutaj jest informacja, jak wygląda profil mojej organizacji, który widzą wszyscy wspierający. O właśnie. I o tym profilu dziś będę jeszcze bardzo dużo mówił, ponieważ ten profil jest bardzo, bardzo ważny. Zobaczcie, tutaj jest informacja o tym adresie. Jeżeli miałbym stronę internetową, adres na Facebooka, jeżeli wpisałbym więcej opisu tej fundacji, to jak najbardziej mógłbym wówczas zobaczyć więcej informacji. I do tego też zachęcam Was, żeby tych informacji na profilu, na fundacji, na Waszym profilu w Fundacji Funny Money było jak najwięcej wiarygodnych, treściwych, merytorycznych informacji, bo to wówczas działa. Wspierający wówczas mają większą możliwość Was poznać i wiedzieć, że na 100% Wy to Wy. No ale wiecie co, no na razie ten profil taki, wiecie, no tutaj pusty trochę jest, dlatego postanowiłem, że, o, to nie ta, to chyba nie ta zakładka, o, dlatego postanowiłem, że chcę go troszeczkę zmienić. Tutaj żółty pasek podziękuję, o właśnie, dodaj logo, dodaj opis, dodaj zdjęcia. Spróbuję dodać logotyp, w takim razie, jeżeli ten logotyp z konikami nie był odpowiedni, spróbuję po prostu znaleźć logotyp Funny Money. Tak po prostu. Mam też oczywiście możliwość zrobić tutaj opis. Może bardziej kucykom i robię oczywiście zawsze zapisz. Za chwileczkę sprawdzimy, czy te informacje się faktycznie zapisały. Jeżeli chcecie dodać na przykład stronę internetową albo dodać użytkowników, którzy mają korzystać wraz z Wami z tego profilu, bo ten profil to jest profil, do którego mają dostęp tylko i wyłącznie uprawnione osoby, to tutaj o właśnie, na końcu naszej belki, takie kółeczko, zębatka, ustawienia profilu i tutaj zmienia się, czy dodaje różnego typu rzeczy. Logo i opis, proszę bardzo. Strony internetowe, czyli Wasza strona www. Jeżeli miałbym swoją stronę internetową, to bym ją dodał. Ja akurat w tej fundacji kucyki małe, średnie i duże jej nie mam, dlatego nie będę tutaj nic dodawał, ale na przykład może spróbuję dodać zdjęcia. Widziałem, że te zdjęcia kucyków nie przechodziły, to proszę bardzo, dodam a takie zdjęcie. Nasze zdjęcie tutaj z Funny Money, wiadomości do wspierających. Dzisiaj też o tym będę mówił. I to zdjęcie zostało już zaczytane i bardzo, bardzo mnie to cieszy. No ale jak to sprawdzić? Proszę bardzo, tutaj strzałeczka, zobaczcie, jest pokaż profil. Dlatego raz jeszcze pokazuję swój profil i tutaj nasz
system, nasz serwer potrzebuje chwileczki, żeby zaczytać tą informację, spróbuję odświeżyć raz jeszcze, żeby tutaj było to widoczne. Możliwe, że uda się to za kilkanaście minut, żeby tutaj system zrozumiał, że zrobiłem jakiekolwiek zmiany i one muszą być zaczytane, dlatego dajmy chwilę serwerowi, dlatego ja w tym czasie będę miał możliwość przyjść do Was na czat. Będę miał możliwość przyjść tutaj na czat i zobaczyć, jakie genialne komentarze. Dziękuję Pani Urszulo, że nie mamy profilu w FaniMani. To bardzo się cieszę, że pokazałem to, jak w pierwszych krokach zrobić to, aby profil organizacji powstał. Zajęło mi to dosłownie kilka minut. I również jak najbardziej wy tutaj i cała fundacja Żyć z Autyzmem macie prawo, macie możliwość założyć ten profil. Super, że udało się pokazać to. Tutaj przerywało, ale widzę, że już nie przerywa. Tutaj taki komentarz otrzymałem, więc okej, cieszę się, że już nie przerywa, że łącze internetowe moje jest stabilne i bardzo się z tego powodu cieszę. Chciałbym też usłyszeć od Was informację zwrotną, czy coś do tego momentu, czyli to zakładanie profilu, czy ustawienia profilu jest niejasne, czy coś pokazać więcej, czy coś sprawdzić raz jeszcze, pokazać, cofnąć się może jeden czy dwa kroki wstecz, żeby móc pokazać tutaj wszystkie rzeczy, o których przed chwileczką mówiłem, czy wszyscy z nas rozumieją, jak założyć profil swojej organizacji. Pani Urszulo, też do Pani nie będę ukrywał się tutaj osobiście, zgłaszam i chciałem tutaj wiedzieć, czy wszystko pokazałem jasno, klarownie i poprawnie. Czy wszystko jest zrozumiałe i będziecie mogli sobie też w łatwy sposób założyć profil Waszej organizacji na fanimani.pl. Już tutaj właśnie widzę, że i tutaj piszecie komentarze, więc dosłownie poczekam chwileczkę, aby móc usłyszeć i zobaczyć, może bardziej zobaczyć tą informację na czacie, bo za chwilę przechodzimy do kolejnych bardzo ważnych, bardzo istotnych informacji na FaniMani, dlatego dajcie proszę znać, czy już wszystko jest dla Was jasne i zrozumiałe. Dobrze, poproszę więcej tutaj komentarz o adblockach. Pomimo dodania do białej listy pojawia się ponownie konieczność dodania do białej listy. Pokazane jest jasno i mam nadzieję, że zrozumiałam. Bardzo mnie Pani Urszulo to cieszy. A tutaj jeżeli chodzi o adblockery, to jest tak, że biała lista to jest jedna rzecz, ale również, żeby wyłączyć tutaj przypominajkę z adblockerów, trzeba kliknąć i to może pokażę od razu. Hop, już tutaj udostępniam cały mój ekran. O właśnie. Hop. I proszę bardzo, ja również mam zainstalowanego adblockera. Więc tutaj klikam, ja jestem w chwili obecnej w przeglądarce Chrome, więc ja akurat tutaj do góry mam taki specjalny puzel i mam tutaj przypominajkę FaniMani zainstalowaną już w chwili obecnej i oczywiście jeżeli kliknę w trzy kropeczki, to mogę ją oczywiście usunąć, zarządzać rozszerzeniami czy wyświetlać uprawnienia dotyczące sieci. Tutaj w zarządzaniem rozszerzeniami będzie informacja o adblockerach, o tym jak wyłączać te adblockery, żeby one się nie pokazywały. Jak najbardziej one są, nie byłem tutaj bardzo dawno, więc już patrzę. Dobra, to do tego wrócę, jeżeli tylko znajdę tą informację i będę Wam dawał znać, bo nie chciałbym pokazać czegoś za dużo,
żeby tutaj nie było zamieszania, ale to dam znać, jeżeli tylko to znajdę. Możliwe, że mam adblockera po prostu na jeszcze jednym moim koncie, w jeszcze jednej przeglądarce. Za niedługo będę dawał znać w tym temacie. A my w takim razie, jeżeli mamy udostępniony ekran, widzę, że informacje w naszym systemie na serwerze, czyli dodanie mojego logotypu, czy dodanie dodatkowego opisu fundacji jeszcze się nie zaczytały. Serwer potrzebuje troszeczkę więcej czasu na to, a my w takim razie mamy możliwość pójść dalej wspólnie razem z całym profilem na fanimani.pl, fundacji, którą przed chwileczką z Wami wspólnie na Waszych oczach też stworzyłem, czyli Fundacji Kucyki. Pierwsza informacja, czyli pierwsze narzędzie, które jest najbardziej popularne, czyli Fani Mani, proszę bardzo, to jest profil organizacji. Tak jak mówiłem, mam w chwili obecnej do niego dostęp tylko ja. Tylko mój adres mailowy ma dostęp do tego właśnie profilu. Jeżeli chcecie dodać więcej osób, proszę bardzo, ustawienia profilu, macie taką opcję, tylko pamiętajcie, żeby dodawać osoby, które są zaufane i które będą Wam pomagać w tym. Pokażę raz jeszcze, żeby tutaj o właśnie ustawienia profilu kliknąłem, a następnie użytkownicy i dostęp i sobie zjeżdżam na dół i mam prawo dodać dodatkowe osoby. Może to osoby z zarządu, może jakiś tutaj wolontariuszy, którzy są zaangażowani i będą pomagać w promocji tego stylu pomagania. Tutaj nie dodajemy wspierających czy wszystkich osób. Tutaj naprawdę warto dodać maksymalnie kilka osób z Waszej organizacji, którym ufacie i wiecie, że wszystko będą robić poprawnie na profilu organizacji na Fani Mani. A ja raz tutaj jeszcze działam Fundacja Fani Mani, czyli to pierwsza rubryka. Tutaj na samym początku mamy dla Was podpowiedzi. Wiemy, że wiele organizacji na przykład jest nowych w Fundacji Fani Mani i nie wie wszystkiego i to jest oczywiście naturalne. Dlatego nasze podpowiedzi, o właśnie możemy je pokazać, zainstaluj rozszerzenie oraz aplikację mobilną. I to jest bardzo, bardzo istotne, abyście Wy jako administratorzy profilu, jako osoby, które będą zapewne, tak raczej mniemam, że będą działać z promocją Fani Mani, żeby zadziałały i samodzielnie na swoich komputerach czy na swoich telefonach zainstalowały te dwa bardzo ważne narzędzia, aby było Wam łatwiej pomagać. I uwaga, pomagać możecie również swojej własnej organizacji. Tak, jest to możliwe. Wy jako administrator profilu również jesteście wspierającym, który ma prawo działać oraz pomagać własnej organizacji przy dokonywaniu darowizn od zakupów online. No to jak to w takim razie zrobić? Przejdź do aplikacji i proszę bardzo, tutaj mamy informację ogólną o Fani Mani oraz o przypominajce, a my chcemy Wam teraz i chcę Wam pokazać, jakby najłatwiej zrobić tą akcję, żeby było najłatwiej i Wam oraz też Waszym nowym wspierającym. Tak jak mówiłem, dziś będę bardzo dużo mówił i pokazywał ten profil, który przed chwileczką stworzyłem i ten indywidualny link, który jest tutaj do góry, www.fanimani.pl/kucyki. To jest tak, że ten profil jest najważniejszy. Ten profil Waszej fundacji, Waszego stowarzyszenia, Waszej organizacji społecznej jest bardzo, bardzo istotny. To tutaj wspierający widzą Wasz logotyp, dostają więcej informacji o Was, mogą zobaczyć zdjęcia, mogą również zobaczyć strony internetowe czy Facebooka, ale dodatkowo mają tutaj krótki filmik, który mogą sobie tutaj obejrzeć. To są 34 sekundy szybkiego filmiku, jak w praktyce działa Fani Mani i rozszerzenie. Ponieważ o wiele łatwiej jest pomagać Wam, dodając do swojej przeglądarki internetowej
przypominajkę, czyli rozszerzenie. Jest to o tyle proste, że przypominajka pomaga Wam aktywować darowiznę i pamięta za Was odnośnie pomagania. Dlatego mamy tutaj informację zainstaluj rozszerzenie. Ja właśnie chcę pomagać Fundacji Kucyki, małe, średnie i duże. Przypominajka jest w drodze do Twojej przeglądarki. Bardzo mnie to cieszy i to jest ten magiczny przycisk tylko i wyłącznie na Waszym profilu, w Waszej organizacji. Ja byłem na profilu Fundacji Kucyki Małe, Średnie i Duże i teraz przypominajka dodaję do Chroma, proszę bardzo, dodaj rozszerzenie i ona będzie pomagać i przypominać o zakupach, o darowiznach od zakupów online tylko i wyłącznie dla jednej fundacji. Dla Fundacji Kucyki Małe, Średnie i Duże. I taka sama zasada jest, tutaj oczywiście mogę włączyć synchronizację. Tutaj informacje, włączę synchronizację, spróbuję włączyć synchronizację. A przepraszam, bo to takie nowiutkie konto jest, to zrobię później, ale przypnij przypominajkę w pasku przeglądarki. To faktycznie jest istotne, zobaczcie tutaj, czyli ten biały teraz puzzle i zobaczcie, mogę przypiąć moją przypominajkę, ona wtedy, zobaczcie, od razu tutaj się pojawiła i hop, mogę sprawdzić, czy na 100% jest ona prawidłowa. Tutaj oczywiście mam szybki podgląd na okazję, ponieważ w Funny Money tutaj działamy również z rabatami, z kodami rabatowymi oraz z różnymi typu sklepami. Już za chwilę je pokazuję dla Was. Ale tak właśnie wygląda przypominajka. I sprawdźmy, co jest następnym krokiem. To jest informacja. Jak zrobić zakupy z darowizną? Każdorazowo, aby pomóc swojej ulubionej fundacji, swojemu ulubionemu stowarzyszeniu, trzeba aktywować darowiznę. I dlatego przypominajka mega pomaga w tym temacie i jest ona bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Pamiętajcie też, że darowizny na koncie użytkownika i na koncie organizacji mogą zostać, możecie je zobaczyć maksymalnie w ciągu 7 dni. One się zaczytują od 1 do 7 dni roboczych i tutaj w ten sposób to działa oraz dodajemy do białej listy Funny Money. Ja niedługo albo po webinarze, po spotkaniu będę pokazywał i będę działał indywidualnie i z białą listą i z adblockerem, bo ja widzę, że tutaj w tym najnowszym moim koncie ja nie mam po prostu zainstalowanego adblockera, a nie będę go tutaj już teraz instalował i tutaj działał. Będę wyjaśniał to już z Wami wspólnie, razem, indywidualnie. No to jeżeli jest tutaj informacja, żeby zrobić zakupy, jak zrobić te zakupy, no to sprawdźmy, czy ta przypominajka działa, ale w jaki sposób ona działa. Jest jesień, chcę kupić buty jesienne. O, tutaj nowa przeglądarka, więc muszę zapisać jakieś tutaj nowe rzeczy. O właśnie, buty na jesień. O, 2023, no dobra. Kupię buty na jesień 2023, ale męskie. Okej. I teraz bardzo ważna informacja dla Was oraz również dla wszystkich wspierających, którzy możliwe, że będą Was o to pytać. Na samej górze mamy reklamy sponsorowane. I za te reklamy sponsorowane tych konkretnych butów niestety darowizna się nie naliczy, bo to jest reklama sklepu. Darowizny naliczają się tylko i wyłącznie, o właśnie tutaj również mamy konkretne sponsorowane reklamy, darowizna naliczy się tylko i wyłącznie w sklepie, który jest oficjalnym sklepem internetowym danej firmy, a przypominajka, zobaczcie, już mnie poinformowała, że na Allegro mogę zrobić darowiznę, więc bardzo mnie to cieszy i chciałbym to spróbować, bo chciałbym przekazać konkretną wartość darowizny dla mojej
ulubionej organizacji społecznej. I zobaczcie, to jest ta dobra informacja. Przypominajka działa i wyświetliła informację. Pamiętacie, jak dodawałem logo na początek kucyków, ale mi się nie udało, bo miałem nieprawidłowy format. Dlatego zamieniłem je na akurat logo Funimani. W tym miejscu do góry wyświetla się wasze logo organizacji i świetna informacja, że macie możliwość podarować darowiznę od zakupów online i tutaj też będzie zawsze właśnie wasza genialna nazwa organizacji. I naprawdę zajmuje to dosłownie 2 sekundy. Aktywuj darowiznę i wówczas ta darowizna na tym konkretnym sklepie internetowym, czyli allegro.pl, zostaje zaczytana. I gdy ja zrobię jako klient zakupy i faktycznie wydam 92,90 zł, dodaję tutaj do koszyka, idź do koszyka, to ja jako Mateusz za moje buty sportowe, męskie, a miały być jesienne, zobaczcie, cały czas płacę tyle samo. Cały czas cena się nie zmienia. Tutaj jest oczywiście razem z dostawą, czyli dostawa akurat jest zupełnie czymś innym, ale cena butów się nie zmienia, cena produktu się nie zmienia. To jest tak, że zawsze w Funimani organizacje społeczne nic nie płacą. Wspierający, czyli ja, który sobie teraz kupuję te buty, nic dodatkowo nie płaci. Zyskiem i marżą dzieli się sklep allegro.pl, dzielą się również inne sklepy online'owe, a jest ich ponad 1700 w całym programie Fundacji Funimani. Dlatego bardzo istotne i chciałem to raz jeszcze podkreślić, że pamiętajcie, że nic nie dopłacacie ani wy jako organizacje społeczne, ani na przykład wspierający, którzy kupują w internecie. Cały czas w każdym sklepie online to sklep internetowy dzieli się swoim zyskiem poprzez moje kliknięcie aktywuj darowiznę, która zostanie tutaj przekazana do fundacji stowarzyszenia, które wybrałem lub wybrałam. Więc to jest bardzo, bardzo istotne i chcę, żeby każdy to wiedział i zrozumiał to, że tak działa Funimani. Sklepy internetowe pomagają finansowo, my jako wspierający możemy aktywować darowiznę, a organizacje społeczne cieszą się, że posiadają większą gotówkę, większy zastrzyk gotówki i przelewów na swoim koncie bankowym. Dobrze, to teraz chciałem wrócić tutaj do czatu. Czy pojawiły się tam jakieś informacje, jakieś pytania? Dajcie znać, czy jest wszystko zrozumiałe i wiadomo, o co chodzi. I dajcie też znać, czy wy już macie na swoich komputerach czy w swoich telefonach zainstalowaną tutaj czy to przypominajkę, czy aplikację mobilną, bo to też istotna informacja dla mnie, czy wy też już korzystacie z tych mechanizmów, które bezpłatnie dostarcza Fundacja Funimani. One, nie będę ukrywał, staramy się, aby były jak najprostsze, aby tutaj działały poprawnie oraz żeby realnie pomagały. Dajcie znać, czy już korzystacie z tych mechanizmów, z przypominajki czy z aplikacji mobilnej. Będzie to dla mnie bardzo wiarygodna i treściwa informacja zwrotna. A jeżeli nie korzystacie jeszcze, to super, że mogłem wam pokazać, jak się instaluje przypominajkę, czyli tutaj mówimy o przypominajce rozszerzeniu na laptopy, na komputery, bo to jest bardzo, bardzo proste, ale bardzo też potrzebne i ułatwiające możliwość pomagania. Pani Jolanta, ja jeszcze nie mam, ale po spotkaniu zamierzam zainstalować oraz włączyć rodzinę. Super, to jest bardzo dobry pomysł, że faktycznie też dziś będę chciałem o tym mówić trochę później, ale jak rozpoczęliśmy temat rodziny, znajomych i najbliższych nam osób. To jest tak, że w dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj, przerywa. Przepraszam najmocniej, sprawdzę swoje łącze internetowe.
Widzę, że tutaj mam pięć kreseczek i jakby wszystko po mojej stronie jest OK. Proszę sprawdzić jak najbardziej tutaj po swojej stronie łącze internetowe. Ja tutaj jeszcze raz sprawdzę mój router. Wszystkie kropeczki mi się tutaj palą, świecą na zielono, więc bardzo mnie to akurat cieszy. Jeżeli troszeczkę przerywa, to spokojnie spotkanie jest nagrywane i ten dźwięk i obraz na pewno będą w bardzo dobrej rozdzielczości, więc po spotkaniu na pewno też będę przesyłał to nagranie wkrótce, więc teraz, o, teraz jest OK, to bardzo mnie to cieszy, że teraz wszystko jest OK z dźwiękiem oraz z obrazem. Ale tutaj włączanie rodziny, znajomych i przyjaciół do pomagania jest faktycznie bardzo, bardzo mądrym pomysłem, ponieważ te osoby, czyli wasza rodzina, znajomi, przyjaciele, a może wolontariusze, czy zarząd fundacji, czy stowarzyszenia, oni są najbliżej z waszą organizacją społeczną. I to jest tak, że bardzo istotne jest, żeby informować te najbliższe osoby. Można sobie na przykład wybrać 10 takich osób i wysłać im taką informację. No ale jak wysłać? Gdzie wysłać? Z jaką treścią? Mamy na to rozwiązanie. Również tutaj udostępniam swój ekran, więc działam. Hop, proszę bardzo. I już jestem raz jeszcze tutaj, ale teraz chciałem przenieść się na mój profil organizacji, dlatego hop, zrobię sobie tutaj taki myk, żeby się przenieść na moją ulubioną stronę, czyli na www.funnymoney.pl/kucyki. To jest ten najważniejszy link. O, zobaczcie, logo się już tutaj zaczytało. Bardzo mnie to cieszy, więc możliwe, że opis również, o właśnie, opis też już się zaczytał i moje zdjęcie, które dodałem, też jest już zaczytane przez serwer. Zajęło to mu kilkanaście minut, ale cieszę się, że jest już to zrobione. Wracając tylko do tego, że link, wasz indywidualny link do waszego indywidualnego profilu jest strasznie ważny, to będę o tym mówił i przypominał wam dzisiaj kilkukrotnie. Ja chciałem się właśnie przełączyć teraz na fundację, na profil organizacji, który widzę tylko ja, bo tylko ja jestem tym administratorem. No i mówiliśmy o tym, żeby pokazywać, zapraszać rodzinę, zapraszać znajomych. No ale jak by to zrobić? Oczywiście możecie kliknąć zobacz więcej podpowiedzi. Tam również mamy dodatkowe informacje, mamy na przykład wyślij wiadomość do swoich znajomych. I teraz proszę bardzo, ta wiadomość jest już dla was przygotowana. To jest tak, że Fundacja Funnymoney chce pomagać wam, waszym fundacjom czy stowarzyszeniom, dlatego piszemy informacje, konkretne tekstowe informacje. O, i właśnie tutaj chcę pokazać, zawsze z waszym indywidualnym linkiem do waszego indywidualnego profilu. I tą wiadomość, proszę bardzo, można skopiować, można ją wysłać SMS-em, można ją wysłać na WhatsAppie, na Messengerze, można ją wysłać mailowo, jak tylko chcecie. To jest wasza dowolność. Wyślijcie tą informację faktycznie na sam początek do 10 najbliższych wam osób, czy to przyjaciół, rodziny, czy wolontariuszy w waszej organizacji i sprawdźcie, jak oni zadziałają. Bardzo istotne jest to, że zawsze na końcu jest link. Ale jeżeli, i do tego też zachęcamy, mówić szerzej o Fundacji Funnymoney i o bezpłatnej formie pomagania wam, to proszę bardzo, mamy tutaj również materiały tak zwane promocyjne. One są, zobaczcie, tutaj po lewej stronie. Jest ich wiele, żebyście mieli możliwość wyboru. Ja na przykład kliknę zakupy z darowizną i tutaj w tych zakupach z darowizną są różnego typu grafiki, różnego typu animacje, które jak najbardziej są już dostępne. I tutaj, zobaczcie, jest logo
akurat logo, które dałem, czyli w Fundacji Fun Money, ale tutaj również może być wasze logo w tym białym kwadraciku zaokrąglonym lekko. I takie materiały graficzne macie w pakiecie od Fundacji Fun Money bez dodatkowych kosztów. One są wszystkie dla was. Wygeneruj grafikę z logo, proszę bardzo, hop. I proszę bardzo, w ciągu kilku sekund macie swoją własną grafikę z waszym własnym logotypem, który będzie tutaj zaczytany, bo już go dodaliście. I taką grafikę jak najbardziej możecie wysyłać dalej w świat. Czy to w mediach społecznościowych. O właśnie, i tutaj proszę bardzo, z propozycją gotową tekstu, z indywidualnym zawsze na końcu linkiem, możecie wysyłać dalej w świat, możecie dzielić się tą informacją w social mediach, na Facebooku, na Instagramie, więc na Twitterze, tam gdzie chcecie. Regularne mówienie, pokazywanie, informowanie waszych wspierających o Fundacji Fun Money oraz o tej bezpłatnej formie pomagania jest jak najbardziej na plus dla was, dla waszej organizacji. Zobaczcie, wszędzie każda ta propozycja treści posta zawsze na końcu ma ten indywidualny link. Tutaj tym linkiem jest funnymoney.pl/kucyki, bo taki adres ustawiłem przy rejestracji organizacji. Krótszy, żeby było łatwiej w niego też kliknąć, żeby nie był aż tak długi. Pamiętajcie, że to od was zależy, ile tych materiałów promocyjnych, ile tych grafik, filmików czy animacji będziecie wysyłać dalej w świat. Macie oczywiście również możliwość, zobaczcie tutaj, przedostatnia rubryka, e-mail newsletter. Macie opcję wysyłać również maile, które są już gotowe, proszę bardzo, do skopiowania z treścią, która jest wiarygodna, która jest merytorycznie poprawna. Ona jest już przygotowana dla was. Śmiało możecie z niej korzystać i również są tutaj zawsze wasze linki do waszych organizacji, aby było łatwiej pomagać, aby było łatwiej kliknąć zainstaluj rozszerzenie albo dodaj aplikację mobilną na telefonie. Maile są dla was również przygotowane oraz informacja na stronę internetową. Hop, proszę bardzo. Skopiować tekst można. Ten tekst jest tutaj na stronę internetową dłuższy, bo strona internetowa ma taki przywilej, że może mieć trochę więcej tego tekstu pisanego. Pamiętajcie, że wasi wspierający mają różne możliwości. Mogą dowiedzieć się o tej bezpłatnej formie pomagania wam z waszej strony internetowej, z waszych social mediów, z maila, którego do nich wyślecie, a może po prostu macie regularne spotkania stacjonarne i przez kilka minut na spotkaniu stacjonarnym będziecie mówić i pokazywać, jak działa Fun Money i pokazywać wasz indywidualny profil organizacji na Fun Money. Tutaj pole do popisu jak najbardziej należy do was. My chcemy wam dawać i tutaj jak najbardziej mówić o tym, że te materiały są dla was dostępne. Śmiało korzystajcie, śmiało je pobierajcie, kopiujcie tekst i wysyłajcie dalej do waszych genialnych darczyńców i wspierających. Niech wiedzą, że nie zawsze muszą wyciągać pieniądze z własnej kieszeni. Czasem mogą robić zakupy internetowe, tak jak zawsze, w swoich ulubionych sklepach, a tych sklepów jest ponad 1700, które są partnerami Fundacji Fun Money, a przy okazji pomagać swojej ulubionej organizacji. To dla wielu darczyńców jest bardzo wygodna forma pomagania, bo oni wówczas nie wydają swoich pieniędzy, tylko klikają aktywuj darowiznę i to już samo tak naprawdę się dzieje. Wrócę teraz do was na czat, bo bardzo mnie interesuje, czy tutaj jakieś pytanie. O właśnie, jest. Pani Jolanto, pytanie. Jesteśmy klientami Canal+. Mamy zrobione zlecenie stałe. Co zrobić, aby
część opłaty zasilała konto w fundacji. Są Państwo klientami Canal Plus, bardzo, bardzo się cieszę. Na początek można sprawdzić, czy Canal Plus współpracuje z fundacją Fani Mani. Już to również wspólnie razem z Wami czynię. Udostępniam ekran, żebyśmy mogli sami wspólnie razem sprawdzić, czy Canal Plus jest sklepem, partnerem, który tutaj działa z Fani Mani. Tutaj zobaczcie do góry, trzecia rubryka to są sklepy. Tutaj tych sklepów możecie sobie wybierać, jest tutaj właśnie szybsze menu, ale jak już znamy nazwę sklepu, Canal Plus. Canal Plus, Pani Jolanto, no niestety na dzień dzisiejszy nie współpracuje. Sklep internetowy, może w ten sposób. Sklep online, Canal Plus, na razie nie współpracuje z fundacją Fani Mani, no dlatego tej opcji niestety nie będzie na dzień dzisiejszy, nie będzie ona po prostu na dzień dzisiejszy możliwa. Możliwe, że inne sklepy, które są partnerami Fani Mani i Wy również z nimi działacie, będą mogły pomagać. Bo to jest tak, że proszę pamiętać, że mówimy teraz tylko i wyłącznie o sklepach online, sklepach w internecie. Sklepy stacjonarne nie biorą udziału w programie Fani Mani, robią to tylko sklepy online'owe przy zakupach internetowych. Więc Pani Lato, czy odpowiedziałem na pytanie? Proszę dać znać na czacie. Specjalnie tutaj o właśnie jeszcze. Właśnie jest. Canal Plus tutaj jest. No to sprawdzam w takim razie jeszcze raz. Ja źle piszę po prostu to Canal Plus. Canal Plus, ok, sprawdzam w takim razie. A, w aplikacji Canal Plus jest. Dobrze, to bardzo się cieszę, że Canal Plus jest w aplikacji mobilnej. Widzi Pani, ja sobie sprawdzam tutaj na komputerze, a on jest w aplikacji. Tak, faktycznie część sklepów jest tylko i wyłącznie w aplikacji, czyli na telefonie. Większość tych sklepów jest na obydwu urządzeniach, czyli i na przeglądarce, na komputerze, i na aplikacji. Akurat taki miły wyjątek, Canal Plus, tutaj mamy go tylko w aplikacji. No to w takim razie, jeżeli będziecie zawierać przez internet nową umowę z Canal Plus, macie takie prawo zrobić to przez internet i wtedy skorzystać z dodatkowej tutaj pomocy, zainstalować aplikację mobilną, kliknąć w Canal Plus i zrobić tam właśnie zakupy. Bo w aplikacji mobilnej jest troszeczkę inaczej niż w przeglądarce internetowej. Aplikacja mobilna polega na tym, że oczywiście trzeba ją na początek ściągnąć na swój telefon. Warto i zachęcamy przeciągnąć od razu aplikację mobilną Fani Mani, czerwony tutaj taki kleksik z białym napisem, na swój ekran startowy, bo wtedy na pewno będziecie mieli możliwość na 100% w nią kliknąć, bo w aplikacji mobilnej trzeba kliknąć w aplikację Fani Mani, a następnie przejść do sklepu. Tak działa w większości przypadków aplikacja mobilna. Bardzo miłym wyjątkiem jest iPhony. Są iPhony oraz ich przeglądarka Safari. Więc kto korzysta z Safari na iPhonie, ma wybór. Może zainstalować aplikację, może zainstalować rozszerzenie, więc to jest taki miły wyjątek. A dla osób, które korzystają z Androidów, trzeba na początek w aplikację mobilną wejść, a następnie przejść do swojego ulubionego sklepu. Tutaj Pani Jolanta Canal Plus jak najbardziej może wybrać. Pamiętajmy, że to jest tak, że możliwe, że ma Pani Jolanto teraz już jakąś podpisaną tą umowę z Canal Plus, czy zlecenie stałe, więc ono już w chwili obecnej się nie będzie liczyć. Każda nowa transakcja, każdy nowy zakup w Canal Plus, czy w ponad 1700 innych sklepach online'owych liczy się dopiero wtedy, kiedy zostanie naliczony z przypominajką,
czy z aplikacją mobilną, ten zakup zostanie dokonany. Czyli tutaj zostanie, tutaj klient zapłaci za ten produkt i go też oczywiście nie zwróci. Wtedy dopiero darowizna od zakupu online ma prawo i może się naliczyć. Proszę powiedzieć, czy to jest jasne, klarowne, bo tak po prostu działa nasz system. Chyba, że jest jeszcze jakiś sklep online'owy, którą panią teraz interesuje, żeby go wytłumaczyć. Proszę, proszę dać znać na czacie. Ja już za chwileczkę działam i pokazuję kolejne dodatkowe funkcje w profilu organizacji na funnymoney.pl. Dobrze, pani Jolanta najprawdopodobniej pisze tutaj wiadomość, to ja pozwolę sobie za chwileczkę na nią odpowiedzieć, a udostępniam swój ekran, hop, aby móc pokazać kolejne dodatkowe rzeczy w funnymoney.pl. Raz jeszcze idę gdzie? Idę do profilu organizacji, do administrowania profilem organizacji. Pokazałem wam, gdzie są podpowiedzi. O, właśnie tutaj są nasze podpowiedzi. Mega zachęcamy, żeby z nich korzystać. Na pewno nowi użytkownicy, będzie to dla was łatwiejsze, bardziej intuicyjne. Materiały promocyjne są dostępne. Super, korzystajcie z nich. One są dla was, dla waszych fundacji i stowarzyszeń. A tutaj mamy dwie tabelki, ponieważ, przepraszam, ja tutaj jestem nową organizacją, czyli Fundacja Kucyki Małe, Duże, Średnie i Małe, jest nową organizacją, dlatego jeszcze nie mam zebranych darowizn od zakupów online, żadnych. Ale gdy one się pojawią, to zawsze na początek zobaczycie je właśnie tutaj, będą one w łącznej kwocie. A tutaj zobaczcie, mamy drugą tabelkę, rozliczenie, i tutaj mamy takie dwa znaki zapytania. Ponieważ chcę poinformować, jakie przyjęliśmy zasady w funnymoney. Wypłacamy wszystkie darowizny, które zostaną zrobione przez darczyńców wspierających, 4 razy w roku, zawsze na zakończenie kwartału, gdy suma tutaj właśnie w tej tabelce, w tej środkowej tabelce, o właśnie, będzie wynosić minimum 100 zł, bo w tej tabelce są właśnie darowizny, które mają status gotowe do wypłaty. I o statusach już za chwileczkę chcę wam powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo istotne, żebyście wiedzieli, jak one działają. Dlatego już przerzucam się na prezentację multimedialną, robię ją większą i mówię wam o statusach w funnymoney, ponieważ one są istotne. Status oczekujący to jest najdłuższy status, jaki widzicie, ponieważ wówczas wiecie i widzicie, że wspierający faktycznie ok, zrobił zakup, ale klient przecież zawsze ma możliwość zwrócić produkt. Dlatego ten status oczekujący polega na tym, że sklep internetowy również czeka na klienta, czy on na pewno nie zwróci produktu. Produkt w sklepach internetowych można zwrócić w ciągu 14 dni, 30, 60, a są nawet takie sklepy internetowe, które dają klientom możliwość 90 dni na zwrot produktu. Dlatego pamiętajcie, status oczekujący jest od kilku do kilkunastu tygodni, ale on jest transparentny. Wy go widzicie, ale ja jakbym kupił te buty na jesień, to też bym widział status mojej darowizny oczekujące. Ale jeżeli mi minie konkretny okres, gdzie mogłem zwrócić produkt, ale tego nie zrobiłem i mam moje buty na jesień i bardzo się cieszę, to ta darowizna ma genialny zielony prezent i przechodzi w potwierdzoną. Wtedy sklep internetowy wie, klient nie zwrócił produktu, trzeba wysłać darowiznę. I my również wówczas czekamy na
tą darowiznę od sklepu internetowego. Sklepy internetowe mają od miesiąca do 2 miesięcy, żeby przekazać nam na konto bankowe Fundacji Fani Mani tą darowiznę. Jeżeli ona będzie gotowa, to my poinformujemy Was statusem gotowa do wypłaty, czyli na pewno wasza darowizna zostanie Wam wypłacona po zakończeniu tutaj następnego kwartału, gdy suma tych darowizn będzie większa bądź równa 100, 100 zł, to wtedy leci na Wasze konto bankowe super genialny, zielony prezent z wielką kokardą i wówczas te darowizny są wypłacone. Pamiętajmy, że jest taki status szarego prezentu, który to znaczy status darowizny anulowany. Jeżeli zaczynamy wchodzić na reklamy sponsorowane, pokazywałem je na początku, gdy włączyłem wyszukiwarkę Google'a i wpisałem buty na jesień męskie, to pokazywałem, że na początek są reklamy sponsorowane. No i za te reklamy sponsorowane darowizna się nie naliczy. Za to, że korzystacie z zewnętrznych kodów rabatowych, z zewnętrznych okazji, te darowizny również mogą się wówczas nie naliczyć. Inaczej jest w przypadku, gdy korzystacie z okazji Fani Mani, czyli z tych rabatów, kodów rabatowych i kuponów, które my jako Fundacja Fani Mani mamy od naszych partnerów, od naszych sklepów internetowych, które są z nami we współpracy, to wówczas jest inaczej. Pamiętajcie, że również na przykład jeżeli jest ten adblocker zainstalowany i on działa, to niestety, ale darowizna ma prawo, możliwe, że się nie naliczy. Dlatego chcę Wam pokazać te statusy, te tak zwane nasze prezenty. Jest ich 5. My bardzo liczymy i czekamy zawsze tylko na 4 statusy. Ten 5 anulowany, bardzo go nie lubimy, ale mówimy oficjalnie, że on czasem może się zdarzyć. A to jest tak, że czasem wydaje się, że Fundacji Fani Mani te darowizny od zakupów online to są małe sumy. Chcemy Wam dzisiaj pokazać jedne z najnowszych darowizn, które są wysokie, bo to są kwoty 400, ponad 400 zł, czy ponad 200, czy ponad 100 zł. To są darowizny top of the top poprzedniego tygodnia, które zostały zrobione przez konkretnych wspierających i przekazane na konkretne organizacje społeczne. Widzicie, że tutaj decathlon.com przekaże 413,99 zł, jeżeli oczywiście klient nie zwróci produktów. Booking.com przekaże 267,70 zł, oczywiście jeżeli klient zrealizuje tą wycieczkę. Media Expert przekaże 185 zł, 97 groszy. Oczywiście, jeżeli użytkownik, który nazywa się Marek, nie zwróci produktów. I oni tutaj działają i to ten mechanizm darowizn działa już od prawie 10 lat. Jesteśmy w tym ekspertami, wiemy jak to robić, dlatego chcemy Wam pokazać również, że są użytkownicy, że naprawdę robią bardzo duże darowizny dla swoich ulubionych organizacji społecznych. I teraz proszę bardzo, chcę pokazać, że na przykład można i pan, zacznę od końca, na przykład pan Sławomir przekazał łącznie, aktywował darowizny za sumę ponad 3800 zł. To jest dość duży zastrzyk finansowy dla niektórych organizacji społecznych. Pan Tomek, widzę, że tutaj na przykład przekazał prawie 10 600 zł przez cały okres użytkowania Fani Mani. I pamiętajcie, że te darowizny to są realne pieniądze, które mogą przyjść na wasze konto bankowe, waszej organizacji. Nam bardzo mocno zależy na tym, żeby organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, grupy oddolne, podopieczni waszych fundacji mieli dodatkowe środki, które faktycznie będą im co kwartał pomagać w leczeniu,
w kupnie siana, w kupnie materiałów tutaj plastycznych. Siano dla koni też się przyda, jak tutaj w mojej przed chwilą założonej fundacji. Przyda się te pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny, na dodatkowe leki, na cele ważne dla Was. Dlatego chcemy pokazać, poinformować, że ten mechanizm działa już od grudnia 2014 roku i cały czas się toczy, działa i ta kula śnieżna naprawdę jest już dość duża. Bardzo też nas to mega cieszy, a wszystko dzięki temu, że Wy jako organizacje społeczne mówicie o Fanimani, zapraszacie do tego, aby pomagać Wam bezpłatnie. Każda organizacja, która jest w Fanimani, ma gotową treść, którą może wysłać do 10 osób, ale może wysłać też do firm. Pamiętajcie, że to nie tylko Mateusz, który kupuje sobie buty na jesień, może Wam pomagać. Firmy, które robią zakupy dużo większe, bo oni wtedy po prostu czasem kupują 5 laptopów, 4 drukarki i 3 jakieś skanery. Firmy również mają prawo, możliwość zainstalować przypominajkę, mają prawo zainstalować i możliwość tutaj działać z aplikacją mobilną czy z tutaj rozszerzeniem na swoje komputery firmowe i przekazywać, aktywować te darowizny i mówić o tym i pokazywać to również innym swoim kolegom czy koleżankom z pracy, że taka opcja jest. Firmy, przedsiębiorstwa, małe, duże, średnie mają opcję pomagać Wam. Może przekona ich również nie tylko tekst, ale też grafika. Do grafiki macie jak najbardziej pełny dostęp. Ona jest wraz z Wami cały czas. Korzystajcie z niej i wiemy, że wiele organizacji społecznych regularnie, co tydzień, co 2 tygodnie informuje swoich fanów na Facebooku czy na Instagramie o tym, że jest opcja na pomaganie, że każdy ma prawo i możliwość działać z przypominajką, ma możliwość działać z aplikacją mobilną i ma taką możliwość pomagać bezpłatnie przy okazji swoich genialnych zakupów w internecie. I pamiętajcie, to jest istotne. Troszeczkę inaczej działa przypominajka na laptopach czy na komputerach, a inaczej działa aplikacja mobilna. Ale obydwa te narzędzia są po to, aby pomagać. Pomagać Wam, ułatwiać pomaganie Waszym wspierającym. Darczyńca nie musi płacić za darowizny. W Fanimani jest to możliwe. Sprawdźcie, jak to działa. No i to chyba tyle na dzisiaj, bo coś mi się zdaje, że sprawdziłem z Wami wiele dodatkowych informacji i pokazałem, mam taką wielką nadzieję, że pokazałem, że te darowizny od zakupów online, one faktycznie mogą być dla Was, dla Waszej fundacji, stowarzyszenia dodatkowym, regularnym środkami, które wpływają co kwartał na Wasze konto bankowe. I one są, nie będę ukrywał, te darowizny od zakupów online przy okazji. Wy informujecie Waszych darczyńców wspierających na Facebooku, mailowo czy SMS-owo. Oni mogą tutaj zainstalować aplikację mobilną czy przypominajkę na swoje laptopy i pomagać cały czas. Mówimy tutaj o bezpłatnym pomaganiu. Internetowe dzielą się zyskiem. A teraz, czy macie do mnie jakieś pytania? Już przerzucam się na pulpit czatu. Bardzo mnie interesuje, czy są jakieś dodatkowe pytania. Pani Jolanto, pani już napisała, super, to pozwolę sobie ją odczytać. Ok, czyli musimy poeksperymentować, wycofamy zlecenie stałe, zainstalujemy przypominajkę i zobaczymy, czy płacąc za kolejny miesiąc abonament uda się zasilić konto fundacji. Jeśli nie, to dopiero przy odnowieniu umowy chyba. Ok, jasne, to jest tutaj Wasze prawo, to Pani Jolanto, Pani jest klientką firmy Kanal Plus,
pani decyduje, czy robi to teraz, czy przy właśnie odnowieniu umowy. Jest taka możliwość, my zachęcamy. Kanal Plus, jak pani pięknie zauważyła, faktycznie w aplikacji mobilnej jest z nami, więc bardzo, bardzo nas to cieszy. Tak samo jak 1700 pozostałych sklepów internetowych, online'owych, które tutaj działają. Więc super, że tych sklepów jest dużo, a będzie jeszcze więcej, bo cały czas pracujemy nad tym, aby tych sklepów było jeszcze więcej niż 1700, żebyście mieli jeszcze większy wybór, żebyście mogli działać oraz kupować w internecie we wszystkich swoich ulubionych sklepach online, a dodatkowo przy okazji przekazywać darowizny dla swoich ulubionych organizacji społecznych. Dajcie znać, czy macie do mnie jakieś pytania, czy coś wyjaśnić, czy coś wytłumaczyć. Dzisiaj jestem po to, żeby pomagać, mówić o Funny Money i sprawdzać, czy wszyscy na pewno wiedzą, o co tutaj chodzi. Ja nie będę ukrywał, bardzo mnie to zawsze interesuje. Bardzo lubię odpowiadać na wasze pytania. Robimy to też na przykład na info@funnymoney.pl. Pozwolę sobie tutaj właśnie zapisać ten adres. Bo to jest tak, że jak najbardziej macie możliwość do nas napisać info@funnymoney.pl. Jeżeli wam się coś przypomni, śmiało piszcie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, śmiało piszcie. Będziemy jak najbardziej odpisywać na wasze wiadomości. Jeżeli teraz chcecie zadać jakieś konkretne pytanie, dawajcie znać. Po to dziś jestem, żeby wam pomóc. Pokazałem, jak zakłada się, jak się zakłada profil organizacji, gdzie są materiały promocyjne, jak dodać zdjęcia, jak dodać opis na przykład. Więc bardzo mnie to cieszy, że mogłem wam dzisiaj pomóc. Mam nadzieję, że osoby, które mają już konto na Funny Money, to teraz wasze darowizny poszybują daleko, daleko w górę, a osoby, które jeszcze dzisiaj nie mają profilu, będą wiedziały intuicyjnie, jak go założyć. Ja cały czas pamiętam o adblockerze. Teraz sobie go zapisuję i będę tutaj działał z tym tematem, nie ma problemu. Będę się kontaktować po prostu indywidualnie i tutaj spoko dam wam znać w sprawie adblockera, jak zrobić, żeby tutaj on był wyłączony, ale tylko dla przypominajki Funny Money na laptopach czy na komputerach stacjonarnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, a widzę, że chyba faktycznie nie ma. Jeszcze na pewno przejrzę cały czat, czy żadnego pytania nie pominąłem, bardzo bym tego nie chciał. To pozwolę sobie po raz ostatni udostępnić mój ekran i poinformować was, że zaczyna się bardzo gorący okres, jeżeli chodzi o zakupy z darowizną i jeżeli w ogóle chodzi o zakupy. Święta Bożego Narodzenia to czas, gdzie na świecie, ale też w Polsce wydaje się więcej pieniędzy, również na zakupy online'owe, internetowe. I gdy teraz zaczniecie mówić, promować, zachęcać waszych wspierających i darczyńców do tego, aby zainstalowali aplikację mobilną, czy zainstalowali rozszerzenie na swoje przeglądarki, myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, jest to bardzo prawdopodobne, że zwiększą się wasze darowizny zakupów online nawet 2-3-krotnie, ponieważ teraz w czwartym kwartale tego roku, październik, listopad, no i grudzień, to będą miesiące, gdzie faktycznie najwięcej pieniędzy wydajemy w sklepach online i tych darowizn dla was może być jeszcze więcej, bo będziemy kupować i prezenty, i choinkę, i różne tutaj rzeczy, żeby zrobić genialne potrawy,
dlatego wszystkie możliwości są dostępne. Sklepów internetowych ponad 1700 dla Was i dla Waszych wspierających darczyńców jest dostępnych. Korzystajcie. Teraz jest na to dobry moment. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Sprawdzam jeszcze tylko na 100%, czy na pewno nie ma jakiegoś tutaj pytania, ale widzę, że nie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten poświęcony czas, za ten wieczorny, czwartkowy wieczór wspólnie z Fani Mani. Super, że mogłem pomóc, że mogłem pokazać. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dlatego jeżeli macie jeszcze ostatnie pytanie, to teraz jest na nie czas, a jeżeli nie macie, to spokojnie info@fanimani.pl jest dla Was dostępne. Dlatego korzystajcie z tego adresu wtedy, kiedy będziecie potrzebować, zapiszcie go sobie, a ja Wam bardzo, bardzo mocno dziękuję. Dla osób, które zostały z nami wspólnie razem, zadawały pytania, były aktywne i dowiedziały się więcej i mogą teraz wspólnie razem ze swoimi wolontariuszami, ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi przekazywać darowizny od zakupów online dla swoich na przykład fundacji czy stowarzyszeń. Życzę Wam, żeby tych darowizn było jak najwięcej, a ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za obecność dzisiaj i w takim razie do zobaczenia. Miłego wieczoru Wam życzę. Może jeszcze jakiś serial, a może teraz kolacja. Róbcie to, co, a może po prostu założenie profilu na Fani Mani. Róbcie to, co lubicie, co Wam sprawia przyjemność i również pożytek. My wiemy, że Fani Mani jest z pożytkiem dla organizacji społecznych i będziemy kontynuować nasz program, nasze działania, to, żeby tych sklepów online'owych było jeszcze więcej właśnie dla Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego, genialnego wieczoru i do usłyszenia niedługo. Dzięki wielkie za spotkanie. Pozwolę sobie również je teraz zakończyć. Koniec nagrywania.